Na zaproszenie pana burmistrza miasta Lubawka Sławomira Antoniewskiego z wizytą roboczą odwiedził ratusz w Lubawce pan Kamil Wieliczko, dyrektor podokręgu DZPN w Jeleniej Górze. W spotkaniu uczestniczył pan radny Rady Miejskiej w Lubawce Rafał Czura. Spotkanie dotyczyło dwustronnej współpracy promowaniu piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w gminie Lubawka. Podczas spotkania poruszone zostało wiele ważnych tematów, między innymi budowa sztucznej murawy na terenie lubawskiego stadionu oraz szereg działań transgranicznych, które mają rozpocząć się w najbliższym czasie. Panie dyrektorze, ta dzisiejsza wizyta tutaj w Lubawce, no to myślę, o sporcie rozmawialiście z panem burmistrzem? Tak, na wstępie bardzo dziękuję panu burmistrzowi za zaproszenie. Myślę, że odbyliśmy bardzo merytoryczne spotkanie związane z rozwojem piłki nożnej w gminie Lubawka, więc są świetne, ciekawe plany, między innymi powstanie nowej płyty, sztucznej płyty, która myślę, że jednak mocno podciągnie zainteresowanie piłką nożną w Lubawce, jak i też w okolicznych miejscowościach, jak i też przede wszystkim szkolenie, sądzę, że pójdzie też mocno do przodu. Pan dyrektor tu nieraz był w Lubawce, widział te obiekty. Co by powiedział o tych trzech murawach? Na pewno też cieszy remont sprzed kilku lat, który jest widoczny. Do tej pory widać, że nowa płyta mocno służy, jeżeli chodzi typowo też pod rozgrywki Orła Lubawka, więc jest to zauważalne. Trybuny świetne, zaplecze sanitarne, więc rewelacja. Jeszcze, tak jak wspomniałem, powstanie nowa płyta, to będzie komplet rewelacyjny pod typowo szkolenie i zainteresowanie piłką nożną. Pan, panie burmistrzu, myśli o tym dzisiejszym spotkaniu poważnie? Bardzo poważnie. Od lat jestem związany z piłką nożną, ze sportem. Tak jak tutaj mój gość, pan Kamil, dyrektor OZPN Jelenia Góra. Instytucji, która jest nam bardzo, bardzo potrzebna do tego, aby nasz obiekt funkcjonował jeszcze lepiej, żeby więcej dzieci z niego korzystało. Przedstawiłem dzisiaj nasz projekt właśnie na sztuczną płytę na dolnej tej części, którą państwo znacie, i wiem, że mamy tutaj duże poparcie i też ze strony pana Kamila informacje o tym, że na pewno będzie ogromne zainteresowanie. Tutaj uzgodniliśmy z panem burmistrzem, tak już zdradzę, rąbka tajemnicy oczywiście, kolejną współpracę. Zaplanujemy turniej transgraniczny z Czechami tutaj w Lubawce, po to, aby też zachęcić miejscową społeczność do oglądania i przede wszystkim też współpracy, jeżeli chodzi typowo o piłkarskie osiągnięcia. Panie burmistrzu, to co, życzę, aby to wszystko tak się poukładało dobrze, jak sobie tam w głowach wymyśliliście. Kolejny konkret dla gminy Lubawka. Nie mówimy, ale robimy.